20 kwietnia, sobota, z Ewangelii świętego Jana. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A spośród jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać? Jezus jednak, świadom tego, że uczniowie jego na to szemrali, rzekł do nich: to was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie. Ciało na nic się nie przyda. Słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał wydać. Rzekł więc: oto dlaczego wam powiedziałem. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie zostanie przez Ojca dane. Odtąd wielu uczniów jego wycofało się i już nie chodziło z nim. Rzekł więc do dwunastu Jezus: czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś świętym Boga. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Wiele w naszym życiu jest takich sytuacji, gdzie nam ktoś zarzuca: jak możecie wierzyć w ten kawałek białego chleba, że tam jest Bóg, że tam jest ciało Chrystusa? Spotykamy się często z takimi słowami. Myślę, że nieraz nie jesteśmy w stanie do końca wytłumaczyć i pozwolić zrozumieć temu człowiekowi, który nam to zarzuca, że to jest prawdziwy Bóg. On musi chyba tego często doświadczyć sam w swoim życiu. I tak jest. Zobaczmy na ludzi, którzy przeżywali jakieś łagry, Sybir, obozy, więzienia, którzy opowiadali później po wyzwoleniu, kiedy uratowali swoje życie, że gdzieś w obozach, w więzieniu uczestniczyli w potajemnych mszach świętych, które sprawowane były przez kapłana. Mamy takie zapiski nawet z obozu w Oświęcimiu. I mówią, że przeżyli dzięki codziennej sprawowanej Eucharystii. Ona była ich siłą w tych trudnych momentach, która pozwoliła im przetrwać do końca, zawierzyć, zaufać i czuli obecność Jezusa. Myślę, że my nieraz musimy też doświadczyć, nieraz gdzieś tak, no właśnie, ta wiara nasza jest słaba, ale musimy doświadczyć czegoś, że ta wiara zostanie pobudzona w nas, że naprawdę Jezus jest obecny, bo dał mi siłę przetrwać, nie wiem, chorobę, cierpienie, utratę kogoś bliskiego. W Nim odnalazłem sens życia. Zobaczmy na osoby, które gdzieś pogubiły się w życiu, gdzieś później się nawróciły. Dla nich Eucharystia, adoracja jest źródłem szczęścia, źródłem miłości, źródłem takiej siły. Trzeba nam rzeczywiście takiego zaufania, nieraz takiego mocnego uderzenia, dotknięcia nieraz dna, aby zobaczyć, że z tego wszystkiego możemy podnieść się dzięki Chrystusowi. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali. Ile razy doświadczyliśmy, że do nikogo nie pójdziemy, tylko do Jezusa. Tylko On nam pomoże. Tylko On ma słowa życia wiecznego. Tylko On karmi nas tym pokarmem, który daje nam siłę, który prowadzi nas do szczęścia. Błogosławię wam na ten dzisiejszy dzień w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia, do zobaczenia już jutro.